Typ cię prosi o lekcję, ty mu mówisz nie, bo expię i zapytaj kogoś innego. Ta wiadomość jest 4 miesiące przed pojawieniem się pierwszego filmu na moim starym kanale, na moim pierwszym kanale na YouTubie w roku 2012. Przejdźcie to. Halo, witam państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jestem z powrotem w starych okularach, dokładnie tak, po nowym prowadzącym zostało aż etui, więc całkiem szkoda. Jeżeli jesteście ciekawi, co się stało i dlaczego znowu mam te okulary tymczasowo, no to zapraszam was serdecznie na vloga o okularach, kiedy już będę miał je z powrotem, a to będzie bardzo ciekawy vlog w ogóle, nie? Okazji, że na taernie ostatnio nie dzieje się zupełnie nic, nawet nie mam pomysłu na filmy, bo tak trochę mi się nie chce grać. Stwierdziłem, że dzisiaj cofniemy się w czasie i jakby miałem taki jeden odcinek w planie i on był tak w zapasie, wiecie o co chodzi. Miałem go w planie na moment, kiedy już nie będę miał pomysłu i będzie odpowiedni moment, jak już będę miał fanbase. To znaczy będę miał dużo ludzi, którzy będą mnie znali po to, żeby zobaczyli, co było dawniej. Jest jeszcze film, który nagrałem na starym kanale, który kiedyś sobie obejrzymy z tamtych właśnie czasów, ale dzisiaj skupimy się... No właśnie, na czym dzisiaj się skupimy? Dzisiaj skupimy się na wiadomościach. W taernie są koperty, które kiedyś się używało. No i potem tych kopert się już tak w sumie nie używało, ale kiedyś to była główna forma korespondencji, przynajmniej dla mnie jako dziecka. Taer nagrał od kiedy pamiętam, niestety, więc miałem dużo postaci, no i tej koperty często używałem. I zobaczymy sobie dzisiaj, co za perełki tam są. Ja sobie tyle, o ile tam popatrzyłem jakiś czas temu, co tutaj są za ciekawe rzeczy w tych wiadomościach, będziemy sobie powoli przechodzili do coraz dawniejszych czasów. Zobaczymy, jak, nie wiem, Oskar lat 12 pisał na kopercie, jakie błędy popełniałem, jakie głupoty pisałem, bo były tutaj naprawdę niezłe perełki i się zaraz tutaj o wszystkim dowiecie. Więc zapraszam was serdecznie do tego odcinka, zostawcie kciuka i lecimy. Jeszcze Instagram, możecie na Instagrama jeszcze bić tu, o proszę bardzo. Słuchajcie, ta postać to jest Ozzy X Druid. Postać tę założyłem w 2015 roku. Prawdopodobnie jest to jakiś jeszcze mail z Taerna, właśnie, gratulacje. 2014 udało się osiągnąć 20 poziom, wow, super. Jeszcze zostałem usunięty z gildii, o to chyba ode mnie, nieważne. No i słuchajcie, zobaczmy sobie, jakie są tu wiadomości. Mostek, pomożesz, kejo, heh. Generalnie w tych wiadomościach zbyt dużo ciekawych rzeczy nie ma. Ej, idziesz na babatka? Czekajcie, to były jeszcze te czasy, kiedy się chodziło normalnie na wieżę z ziomkami, bo to jeszcze były takie małe levele i w ogóle nie było chyba jeszcze tych questów fabularnych. Zobaczmy sobie wiadomości wysłane, bo generalnie na tym będziemy się skupiali, na wiadomościach wysłanych. W wiadomościach wysłanych są całe perełki, w sensie ja pisałem kompletne głupoty. Jak ludzie potrafili się zachować i odpisywać mi sensem, tak ja pisałem kompletne maniany. No i na przykład możemy napisać sobie do Mavera GP, twoja stara. To akurat mój ziomek, więc tutaj to nieważne, to się nie liczy. Dobra, znajdujemy się na postaci Oscarman. Dokładnie tak. Kiedyś człowiek miał problemy z tworzeniem ników, co nie? Jesteśmy na postaci Oscarman, w ogóle mamy 149 punktów do rozdania. Zostawię to na jakiś moment, kiedy będę jakiś odcinek nagrać ciekawy z jakiegoś buildu pod barbarzyńcę czy coś. W sumie nie wiem, ale może kiedyś to się przyda. Tak czy siak, zobaczmy sobie wiadomości. Na początku otrzymane. Jeżeli nie wiecie, jak to działa tak, że w otrzymanych macie wiadomości od innych graczy, a w wysłanych macie wiadomości ode mnie do innych graczy. Przez co robi się taka rozmowa. Złodzieje AK Gildie, jest jakiś tutaj temat. Nie. Coś tam, zobaczmy sobie może od początku, co? Co tu się dzieje? O, jesteś w zamku! Jak tak, to mógłbyś mi pomóc? Muszę wejść do tej klapki w zamku, bo mam tam gościa. Koło zamku, czekaj. Jestem przy wejściu do zamku, ale tam są szkielety. Współczuję, też tak miałem, tylko mnie dwóch zaatakowało. Nie, no, okej, okay, tutaj jakieś dymy były. Pomożesz mi zebrać oślifowany limetyt, napisał Arger. Co to są te rzeczy w ogóle? Ja nie mam gildii. Dobra, zobaczmy teraz, co pisałem do tych ludzi. To jest najważniejsze. Heja! Jak tam z gildią? Aktualnie zmieniam postać na druta. Ozzy X Druid. Dokładnie tak. Nim będę teraz grał, więc jak coś to zaproś, okej? Okay, mam już 25 level jak coś. 2015 rok. W ogóle pamiętam tego gościa, to jest takie ciekawe. On był chyba założycielem jakiejś gildii kiedyś, ten Drift. I z nim sobie gierczyłem. O, to jeszcze czady włączone. W ogóle mam coś w eku? 50k mam w eku. Kurde, zajebiście. Patrzcie teraz to, nie? Do jakiegoś Phelpsa pisałem. Okej, okay, idę. Idę teraz, bo serca rycerzy i chcesz so... Idę teraz, bo serca rycerzy i chcę sobie zrobić u drzewa flaszę siły. Spoko, a jak, XD? Kurwa, kać do jana w zupę, typ mnie k***a paro... A ja 57 level, a pump nie przybiegł gruby ten. Co to za wiadomość w ogóle jest? A tu żadnych przekleństw w ogóle nie ma, patrzcie, to są takie... Takie niby przekleństwa, nie? Ale to takie na przykład zurwa jest. Demonetyzacja już leci, to już nie ma opcji. Ale mam to, co chciałem. Już idę do cyby. Wyjdź stamtąd. Ja czekam, XD. HALO! Dobra, to idę sam. Ej, ciebie też wyrzucili z gildii? Idioci okradają graczy. Dokładnie tak. Ja bym takiego gracza, Oscarmana, trzymał w gildii, nie? 37 level całe życie. Ale lecimy, lecimy.
Nie wyrzucimy tego gościa z gildii. W żadnym wypadku. Dobra, słuchajcie, to była barbarzyńca. Ogólnie z tego, co zauważymy, jak pousuwamy jakieś wiadomości. Witam, mogę do waszej gildii, po raz pierwszy taką widzę. Please. Pierwszy raz taką gildię widzę. Najlepszy na świecie, chcę do niej. Dobra, słuchajcie, to są dosyć stare wiadomości, ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mamy jeszcze dwie postacie. Co ciekawe, jedna z nich to jest Ozymen II, czyli Mag Ognia. I ten Mag Ognia jest drugą moją postacią w życiu, którą kiedyś sobie tam reinkarnowałem, bo miała w miarę dobrze znane tam umiejętności i tak dalej. No, powiedzmy. I stwierdziłem, że sobie ją tego rozbuduję, zacznę na niej po prostu zbierać sobie elementy amarantowe i tak dalej, na tej nietoperze jest wszystko. I ta postać jest naprawdę dosyć dawna. Jak sobie wejdziemy w pocztę, mamy tutaj na przykład maila o 2019 roku, że udało mi się bić 60 poziom. Ale na przykład mamy tutaj rok 2018, okej. Ale na przykład mamy tutaj rok, no i nie ma innego roku, nie? Zaufajcie mi, że ta postać jest stara. O, 2015 na przykład tutaj jest, nie? 2012 tutaj jest, czyli to jest już naprawdę dawno temu. No i tutaj zaczyna się patologia, w sensie tutaj miałem lat 11. No i są tu jacyś ludzie, mamy też wiadomości wysłane. Zaraz to zobaczymy, co za perełki są. Zobaczmy na przykład wiadomości do Kubza, w ogóle Kubza pamiętam, kto to jest, swoją drogą. Jak dostanę kasę, to taki, a jaki rar zależy. Nie mam kasy, na raty kupię. Tak dokładnie, 39 wpłaciłem i tyle, jestem ci dłużny. Daj kapelusz i ci spłacę. Mi też zżera expa. 39k. Nie, daj kapelusz, dam ci za niego i potem ci dam 39k za gildię. Mam zmienione hasło i nie mam teraz kasy. Do 10 kwietnia, do 15 co najmniej, ja w jeden dzień nie dam ci tyle kasy. Okej, okay. Jak zastanawiacie się, co tutaj był za dym, to zaraz się dowiecie. Uwaga, wchodzimy sobie wiadomości wysłane. I co tu się działo? Hejo, mam rara z Grzesia. Chcesz kupić? Uszkodzony. Sprzedam za 250k. Tak przy okazji, wiem co zrobiłeś z moją kasą. Wpłaciłeś do gildii. To jak kupujesz? Cena negocjacji. Jakby... Nie powiem, jaki to jest rad Grzesia, po prostu to jest rad Grzesia, którego sprzedam za 250k. To może być wszystko, to może być Haram, to może być Karler, ale po prostu tyle informacji ci wystarczy, mordo, nie? Lecimy dalej. Tcharam! takie wiecie, taka przeróbka Kharama i Tirhela, nie? Tcharam. Kapelusz z Grzesia, warty 400k. Okej, a przy okazji ja nie zapomnę, że jesteś mi dłużny 60k. Nie ma u mnie takiego słowa jak raty. Dobrze, kurde, młody Heisenberg, ty, ja interesy już prowadziłem, nie ma na raty, co to, od razu wpadź wszystko, nie masz hajsu, to sobie znajdź biedaku, jedziemy. Musisz mi z procentem oddać, bo śmiesz mi dodatkowego ekspa zżera. RZ. I co mnie to? Jesteś mi dłużny z procentem, bo to ty mi wypłaciłeś kasę. Dokładnie tak. Nie, bo znowu mnie wykiwasz i dostałem za niego 2k. Skurwysynie. Kit z tym kapeluszem, bo się nie dogadamy. Dawaj mi procent, bo inaczej ci Siduna usunę. Plot twist, co tu się stało? Ja miałem Siduna jego w ekwipunku tego gościa. Nie do końca wiem dlaczego, ale miałem. Chyba na podtrzymanie czy coś, byłem wtedy magią ognia, przypominam. Miałem go w eku i groziłem, że go usunę. Albo może on go dał w depozyt, coś takiego? Możliwe, że dał do depozyt po prostu tego Siduna, żebym, nie wiem, żeby był zabezpieczony, że wiecie, że mi wypłaci hajs, nie? A póki co mam Siduna tej mordo. Coś takiego, nie wiem w sumie, ale ja byłem bardzo nieucieszony z tego, że mi nie płacił. Nie będziesz mi więcej w konia robił! Jak ja byłem stiltowany wtedy, że mi 200k... W ogóle, skumajcie to, nie? Ja piszę do gościa, że za 250k mu sprzedam rara i on nie chce tego kupić, ja go wyzywam, nie? Że on nie chce tego kupić, mi w konia robi. Mogę do waszej gildii? Please! Do Tyfymy. Ciekawe, czy w ogóle Tyfymy jeszcze gra, nie? Zobaczmy sobie na przykład Tyfymy. Patrzcie, nie gra. O, szkoda. Ale miał gildię gości już. Dobra, zacznę dalej. Jest jakiś Art Hegal, tego, że akurat nie pamiętam. Zobaczmy na początku wiadomości wysłane. Medalion Adaira wiosny druidu, trzeba zemnego trzeba ciachnąć. Spok, zrobię sobie przerwę na kawę. Okej, czy to był jakiś gość dorosły? I pisał sensem. Hej, robiłeś to już? Jak w tytule. Ozzy pomoże, jestem u marlaków w jaskini. Okej, dobra, czyli to był jakiś gościu chyba dorosły, opił kawę, tak? No i teraz zobaczmy, co 11-letni Ozzy pisał mu. Sprawdźmy. Jaki? Aha, no robiłem, mogę pomóc za jakieś 10-20 minut, okej. Okay. Tak, dzisiaj to zrobiłem, a czemu? O Boziu, ja jestem daleko, bo idę na hi. Sorka ogromna, ale już w 5 jestemy, więc wiesz. Okej. Okay. Napisałem do pretendera dnia 30 marca 2012 roku. Sorka wielki, jestem daleko, daleko od herszta. Wtedy mam wrażenie, że w tamtych etapach gry, w tamtych latach, wszystko odbywało się wokół herszta, nie? To był taki boss, do którego każdy chodził i się napierdalał, nie? A inne bossy to nie istniały. Sorka, że cię usunąłem, ale to nie ja. Ktoś mi się wdarł na konto, posuwał znajomych, posprzedawał wszystkie rzeczy i zmienił hasło. Dopiero dzisiaj udało mi się wejść, zaakceptuj zaproszenie, please. To ja go usunąłem przypadkiem i tą historię wymyśliłem, nie? Pamiętam to jak dziś. Dzięki. To dokładnie tak. Uwaga, do Kubza napisałem powrót Ozymena. Ogłaszam niniejszym, iż Ozymen II powrócił za groby, by pomścić swych znajomych. A niechaj zginie mikot, który zagładził Ozymena. Napisał Ozymen II.
Dobra, kochani, myśleliście, że to jest cringe? Otóż nie, ponieważ mam jeszcze jedną postać założoną jako pierwszą. Dokładnie tak, jest to moja pierwsza postać w tajernie, jest to Oskar K. Rycerz założony. No, tak zaczynałem grę, czyli naprawdę bardzo dawno temu. I tutaj są piękne wiadomości, więc zaraz to przejrzymy. Ostatnie są z roku 2011, czajcie, to miałem wtedy 10 lat, więc 10 lat na pewno pisał bardzo ambitne wiadomości i zaraz sobie to ogarniemy. No dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na początku wiadomości otrzymane, lecimy oczywiście od początku. Co tu się dzieje? Jakiś Fireplay pisał. O, w ogóle Fireplay to jest widz, znalazł mnie na jakimś odcinku. Chciałem pozdrowić na jakimś odcinku, subuję cię mordo. Wow, 2019, ale kozak, ale typ nie wyczaił. Dobra, Teran by, maniak, maniak, chyba coś mnie wyzywał. Czemu coś odpisałem? Nie odpisałem. Dalej mamy Kubza, to jest jakaś Lizbana jeszcze. Liszbanana, okej, okay. Confident. Chyba mnie nie lubili w tej grze, co? Lecimy dalej, jest Kubz znowu. Cała sterta wiadomości. Dobra, zobaczmy od początku, to są jeszcze starsze wiadomości. Ok, chod do jaskini na dinki. Nie, chod dalej, przeżyłem. Ok, chod tam gdzie jestem. Ok, Zara. Ok, chod do wymarłej na Grizzly, a potem do zimowej. Ok, Oski, a tak w ogóle to siema. Na ogry. Pisze do mnie Tromba Bomba, mówi dawaj nutę. Teraz zobaczmy, o co chodziło w tej rozmowie, bo on tutaj tylko odpisywał, kompletnie nic się nie działo, jakiś Wojtek tu w ogóle wchodzi jeszcze pomiędzy te wiadomości. Zobaczmy, co tu się wydarzyło się. Ja lecę, bo dziś mam kolędę i idę do kościoła, tego co za tydzień będę. Wojtek, gildia. Hej, zapiszesz mnie do gildii, please. Sorry, komputer mi się zawiesił, to co, idziemy na Grizzly? Wtedy to były wypady, kiedyś się na Grizzly mówiła z ziomkami. Czekam, czy wyjść do wymarłej. Pokonałeś go? Ej, Hona, arenę pwp, widzę je. Chodź, na nie tu. Teraz uwaga, bo tutaj wchodzi coś ciekawego. Jest jakiś tutaj Song Peja, który według treści jest z mojej szkoły, a nawet z klasy. I nie mam bladego pojęcia, kto to jest, więc pozdrawiam tą osobę. Może pamiętam, ktoś z klasy, starej, w podstawówce. Jeszcze jakiś super szedł, idziesz na dorsze. Więc kto jest coś z klasy i będę do jakiejś prywatnej wiadomości z klasy, z gościem, którego nie pamiętam, więc może być całkiem ciekawie. Zobaczmy, co on pisał. Jeszcze jakiś super szef tutaj jeszcze, dzięki, że pomogłeś, spoko. Song Peja, mam tylko tego awatara. Może w ogóle z kontekstu wywnioskuję, kto to jest, bo tak naprawdę to nie wiem. Hejka Oski, jestem chory, powiedz, co robiliście w szkole i byś mi podał. Kurwa, jestem chory! Ty jak wypieprzę z tego łóżka, to zobaczysz. Kurwa, Oskar! Ty masz chyba The Pride of Tyrn. Oskar, jak wejdziesz, mam prośbę. Czy by ktoś z klasy by mógł mi przyjść lekcjami, bo jestem chory i leżę w łóżeczku, byś mógł powiedzieć komukolwiek, to byś mi podał przez pocztę The Pride. Jak ktoś będzie chciał przyjść lekcjami, to na ulicę. Dobra, już wiem, kto to jest, okej, po ulicy poznaję. Dzięki. Spoko mordeczko, podam ci lekcję. Lecimy sobie na wysłane, zobaczmy, co mu odpisywałem. Sorry Szymon, teraz ekspię, później oki? Hech. Jezus, gościu zapytał mnie o lekcję, nie? W sensie o to, czy mu poda notatki. Ja mu napisałem, że nie, bo ekspię. Czajcie to? To był ten poziom upośledzenia. No co ja mam ci podać? Nie dam rady. Nie mieszkasz blisko kogoś? No i? Okej, jutro w szkole się spytam. Jezus Maria, Oskar, byłeś takim frajerem, nie? Typ cię prosi o lekcję, ty mu mówisz nie, bo ekspię i zapyta kogoś innego. I ty pyta, czy mogę zapytać w szkole, bo wtedy jeszcze Facebooka nie było, czy mogę zapytać w szkole kogoś, żeby mi podał lekcję, bo on bardzo potrzebował, bardzo chory leży w łóżku. Ja mówię, dobra, jutro się spytam, nie? Jezu, jak ja go spławiłem, to było straszne. Matko Boska, dobra, ale to jeszcze i koniec. Jeszcze jakiś tutaj Song Peja, aha, to jest Song Peja, ten. Hej, Oski, co porabiasz? Kasijas jakiś do mnie pisał. Co ja chcę zobaczyć, to czy te osoby jakoś wylewelowały. Na przykład jest tu Malcolm Voodoo. Tak z ciekawości, nie? Zobaczymy sobie. Malcolm Voodoo. Nie, no nie, wszystkie te osoby są. Carlos chyba tu był jakiś, też nie. Jeszcze Song Peja. Czy to sobie wylewelowały? No nie wylewelowały, nikt z nich nie grał już później, dobra. Gracze odeszli. Dobra, i ostatnie wiadomości, jakie się zachowały, to są wiadomości z Malcolmem Voodoo. I zobaczmy. Cześć, jak Mikołaj. Okej, okay. Zobaczmy, czy na przykład jak usunę sobie wiadomość jakąś, taką na przykład z Pox, nie? I teraz sobie odświeżę, to czy będę mógł zobaczyć niższą wiadomość, to jest koniec. To dosyć istotne. No nie, niestety, to się nie ładuje. Chyba, że zrobię F5. I może w tym sposobem dojdziemy do jeszcze jakichś starszych wiadomości. Jakby jest to całkiem możliwe, bo zachowuje się tylko kilka ostatnich. A w ten sposób możemy w sumie. O! Aha, chwila, to nie ta postać. I w ten sposób byśmy powinni mogli. Jest! Słuchajcie, mamy takiegoś Korengo, czyli wchodzimy do jeszcze starszych wiadomości. Okej. Okay. Okej, okay, to dobrze wiedzieć, czyli byśmy musieli coś tu pokasować tak naprawdę. No dobra, myślę, że mogę sobie te wiadomości z Kubzem pokasować. Bo to nie jest jakieś super fajne rzeczy. No i teraz zróbmy sobie jeszcze raz reloga. I zobaczymy, czy... Tak! Mamy Golata! Słuchajcie, Golata jest mój ziomek.
który potem przestał grać, ale to jest dobry ziom. Więc dobra, mamy jeszcze więcej wiadomości. Myślę, że możemy jeszcze trochę pokasować, no i dostać się do tych najstarszych, bo jestem trochę ciekawy, co tam jest. Dobra, tego liczba banana też usunę. I ta siepaczka też nie była jakoś super śmieszna, więc ją też sobie pokazuję, że zostały te perełki. Bo ja jestem ciekawy, co jest niżej. Ja tam nigdy nie byłem, naprawdę, to już jest dla ciebie spontana. Chciałem zobaczyć, czy tak się da. I to może być naprawdę ciekawe. Więc zobaczmy sobie. No i chyba to jest koniec wiadomości z tego, co widzę, więc zobaczmy sobie Korenego. Hehe, mój szpieg cię zabił, teraz płaczesz, heh, ale dobra, nie ma sprawy. O Boże. Dobra, zacznij wiadomości z Golatem. Hejka, jak to się wchodzi? Ok, próbuję. Tak, pisze, że Golat nie jest dostępny. Dobra, i niestety tutaj nic ciekawego nie było. Słuchajcie, ostatnia wiadomość, jaka się zachowała, to jest czwarty... To jest, tak, rozumiem? Dobrze rozumiem, dobrze rozumiem. To jest 4 października 2011 rok. To jest, słuchajcie, jeszcze rok później... Nie, chwila. Ta wiadomość jest 4 miesiące przed pojawieniem się pierwszego filmu na moim starym kanale, na moim pierwszym kanale na YouTubie w roku 2012, czujecie to? Czyli to jest jeszcze wcześniej, czy tutaj był jakiś Oscar lat 10 po prostu, 10 i 3 miesiące, więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, to na tyle. Taka sobie nostalgiczna podróż. Coś tu śmiesznego powycinam wam, żebyście się trochę pośmiali. Jak widzicie, każdy kiedyś był dzieciakiem, taki jest morał tego filmu. Jak teraz ktoś się zachowuje jak jełop, to prawdopodobnie z wiekiem mu to przejdzie. W niektórych przypadkach to nie działa, ale zazwyczaj działa, nie? Więc dobra, moi drodzy, to jest na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już za tydzień, ewentualnie w sobotę, jeżeli przyjdą mi okulary i nagram z nich vloga, ale prawdopodobnie mi jeszcze nie przejdą, ale o to na vlogu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, papa, cześć. Mam nadzieję, że się pośmialiście trochę ze mnie, jak zawsze.